Jacek, słyszę tego momentu, dzieci! No, układało się wyśmienicie. Zaczęliśmy bardzo dobrze i skończyliśmy bardzo dobrze, chociaż pozostał jeszcze jeden mecz, ale dzisiaj był decydujący dwóch pretendentów do pierwszej ligi. Myślę, że było świetne widowisko. Poza częścią sportową to uważam, że to jest wzór kibicowania na trybunach, gdzie kibice obu drużyn wzajemnie się dopingowali i myślę, że to jest bardzo dobry przykład i chciałbym, żeby taka atmosfera zawsze była na zawodach, na wszystkich halach sportowych i stadionach w Polsce. Myślę, że władze klubu, władze miasta, również władze uczelni będą się zastanawiały, w jaki sposób wzmocnić ten potencjał, ponieważ pierwsza liga to już inne wymagania, przede wszystkim sportowe. Mamy bardzo dobrych zawodników, natomiast nie wiemy, jaka będzie siła zespołu w pierwszej lidze, więc trzeba się zawczasu dość dobrze przygotować od strony sportowej, ale również moim zdaniem będą potrzebne wzmocnienia kadrowe. No, jestem pod wrażeniem kibiców przede wszystkim, a po drugie jestem pod wrażeniem, że drużyna ZS-u wytrzymała nerwowo, bo do połowy pierwszej połowy było bardzo trudno i wynik był taki bardzo niepokojący. Klub jest komercyjny i na pewno w pierwszej lidze będzie potrzebował więcej środków, więc ja myślę, że bez sponsora strategicznego się nie obędzie. Wiem, że klub o tym myśli. To jest ciągle konkurencja między tym piłką nożną, piłką ręczną i myślę, że biorąc pod uwagę sukcesy, biorąc pod uwagę zasługi, piłka ręczna zasługuje na wyższe potraktowanie finansowe niż ma to miejsce dzisiaj, bo przecież dostaje ledwie chyba 15% tego, co dostaje piłka nożna. Sukcesy są nieadekwatne. No jednak magia piłki nożnej jest tak duża, że presja środowiska jest na miasto istotna, że dajemy więcej. No ale wyraźnie widać, że trzeba wzmocnić piłkę ręczną, aczkolwiek samo miasto nie utrzyma, dlatego że koszty pierwszej ligi są na pewno duże i wiem, że klub o sponsorze strategicznym myśli, ale na pewno w pierwszej lidze i przy takim zaangażowaniu kibiców, bo to jest jednak 2000 ludzi, widziałem to dzisiaj, przejętych grą i życzliwie kibicujących, to warto takie, choćby dla samych imprez takich, warto wzmocnić finansowanie. Uwielbiam AZT. Nie no, wiedzieliśmy od początku, z kim gramy. Graliśmy w Warszawie, tam ulegliśmy jako jedyny mecz w całej lidze w Warszawiance. No i wiedzieliśmy, z czym musiałem się zmierzyć. Od początku, w sumie tego miesiąca, zaczęliśmy tak naprawdę mocno trenować pod ten zespół.
No i wydaje mi się, że wykonaliśmy plan w 100%. No, dało się odczuć, że ten mecz będzie ciężki, ale pokazaliśmy charakter i poszło, wyszło jak wyszło. Chciałem podziękować całej Wschodniej Husarii, Matuszowi Połęce za to, że ruszył cały ten młyn. No i cóż, pozostaje nam teraz czekać na przyszły sezon i na pierwszą ligę. Był bardzo przede wszystkim nieprzewidywalny. Zupełnie inny początek, jak rozpoczynaliśmy, zupełnie inny środek i zupełnie inny koniec. Mówiąc szczerze, że początki, jeżeli chodzi o cele postawione sobie na tą ligę, były takie trochę sceptyczne. Mieliśmy sprawdzić, jak w tym zestawie ludzkim będziemy w stanie funkcjonować, ale okazało się po krótkim czasie, że źle to nie wygląda. No i trzeba tą poprzeczkę podnosić. Cieszę się, że... Ja to zresztą wspominałem na początku ligi, że prawdopodobnie kolejka przed końcem będzie rozstrzygająca. No i można powiedzieć, że to się wszystko sprawdziło. Cieszę się, że dzisiaj to wszystko mamy już za sobą. Święta spokojne, ostatni mecz. Można powiedzieć, na wycieczkę jedziemy. Chociaż na pewno będziemy się starać go wygrać, bo chcielibyśmy też oprócz tego, że jest awans, to jeszcze, żeby to takim naprawdę przyzwoitym bilansem zakończyć. Z jednej strony ja mówiłem wyraźnie chłopakom, że myśmy zapracowali na ten mecz i nie ma powodów, żeby się stresować, ale pierwsze 15 minut pokazały, że jednak psychika robi swoje, tak? I ta publiczność, która się pojawiła, ta atmosfera wyjątkowa, no jednak na te 15 minut nas sparaliżowała. Natomiast później to wszystko się tam rozkręciło, no i w zasadzie można powiedzieć, że koniec tego meczu to pokazał, że jesteśmy lepsi od warszawianki. Ja myślę tak, że w tym roku ta druga liga była bardzo mocna i to potwierdza trener warszawianki, który w tamtym roku grał w tej lidze. Poznał smak baraży, dlatego tak bardzo intensywnie robił wszystko, żeby w tych barażach nie uczestniczyć. Chciał dzisiaj wygrać i liczył na to, że się potkniemy za tydzień. No niestety, bardzo się z tego cieszę, że wygraliśmy to. I no, to powoduje, że jest taki, można powiedzieć, optymizm w tym, że przy niewielkich wzmocnieniach damy radę. Serdecznie Wam gratulujemy tego awansu, wywalczyliście go wspaniale, bardzo duże emocji, no i cóż, no życzę Wam wszystkiego najlepszego.